10 kwietnia 2010 roku rządowy samolot przewożący polską delegację na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim na uroczystości związane z 70. rocznicą zbrodni katyńskiej rozbił się w pobliżu Smoleńska. W wypadku zginęli wszyscy uczestnicy lotu. Ta pamięć jest ważna, taka dobra pamięć. Pamięć, która łączy wszystkich. Ja miałem tam wielu przyjaciół, którzy również zginęli. No i cóż, no, dobrze by było, gdyby wszyscy Polacy w tym momencie czuli się razem, czuli się zjednoczeni, no i z tej tragedii, która była, potrafili wyciągnąć wniosek, że jednak są sprawy, które dobrze jest robić razem, bardziej działać wspólnie niż być podzielonym. W uroczystości wzięło udział kilkadziesiąt osób, w większości związanych z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, choć byli też przedstawiciele PO oraz PiS. Jak co roku 10 kwietnia spotykamy się pod tablicą upamiętniającą tragiczną śmierć Jerzego Szmajdzińskiego, wieloletniego posła ziemi jeleniogórsko-legnickiej, marszałka Sejmu, ministra obrony narodowej. Dzisiaj, w 6. rocznicę tej tragedii, spotykamy się tutaj, żeby oddać cześć i pamięć temu wielkiemu człowiekowi, naszemu przyjacielowi. Dzisiaj również na zakończenie naszej uroczystości, po złożeniu kwiatów pod tablicą, będziemy chcieli zapalić symbolicznie 96 biało-czerwonych zniczy symbolizujących pamięć o wszystkich katastrofach, o wszystkich tych, którzy zginęli 6 lat temu pod Smoleńskiem.